Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału. Oczywiście zapraszam do wciśnięcia tego magicznego przycisku subskrybuj. Zostańcie ze mną na kolejne właśnie tutaj filmy i żebyście były na bieżąco, bo coś ostatnio ten YouTube się naprawdę nie pokazuje, nie wiem, ten algorytm czy w ogóle żadnych powiadomień nie daje, więc fajnie być na bieżąco, także serdecznie Was zachęcam. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie, ja dawno nie robiłam, o ulubieńcach miesiąca. Słuchajcie, przyszła taka pora, że jest już sierpień, więc w zasadzie lipiec jest za nami. Pokażę Wam perfumy, które towarzyszyły mi prawie codziennie i które uwielbiam na właśnie tą porę. A dla niektórych, którzy mnie oglądają, nie będzie to zaskoczeniem, a może dla niektórych będzie, więc serdecznie Was zapraszam, zostańcie ze mną. Nie przedłużając tutaj, tak jak powiedziałam w intro, będą to zapachy miesiąca, czyli zapachy miesiąca lipca, które mi towarzyszyły, które są niektóre nowe, które już pokazywałam, a te, które po prostu są tak upajające i nie mogę się ogarnąć, żeby ich nie używać. Słuchajcie, pierwszym zapachem to jest przepiękna buteleczka. On już był w dwóch odcinkach, tak? On był tutaj bohaterem dwóch odcinków o niesamowitych buteleczkach i oczywiście o nowościach, taki open box. Kto jeszcze nie oglądał, zapraszam. Ale tutaj mówię szybciutko, omawiając, jest to zapach z 2019. Przepiękna buteleczka, przepiękny hołd tutaj róży. Główne nuty to jest jeszcze... No, warto wspomnieć, że nosem tutaj, który stoi za kompozycją tego zapachu, jest Harry Fremont. Nigdy o nim nie słyszałam, ale ukłon naprawdę jest, odkryłam dzięki niemu, właśnie poznałam dzięki niemu takie super perfumy. Jest tutaj mandarynka, słuchajcie, taki różowy pieprz, frezja, różana, taka róża o... właśnie taka bardzo różana, bym powiedziała, może tak. Jaśmin, jest tu patchouli, amber i takie przepiękne drzewo sandałowe, które dodaje takiego figoru. Słuchajcie, niesamowite, niesamowity zapach. Ja go nie potrafię oddać. On jest taki pudrowy. Ja w ogóle idę w kierunku pudrowych zapachów, mimo że jest bardzo ciepło, no ale to lato tu jest bardzo kapryśne. Słuchajcie, ale ten zapach po prostu jest niezwykła projekcja, niezwykłe. Codziennie go inaczej odbieram. Jest bardzo pudrowy, bardzo różany, ale nie taka róża, jak bym powiedziała, starej babci. Jest to taka właśnie wykwintna róża z takim delikatnym, ciepłym aromatem właśnie i ten, ta pudrowość jest tutaj jakby przekrojona i bardziej iskrząca dzięki temu różowemu pieprzu. Ja sobie tak patrzę, że on ma bardzo słabe noty, znaczy słabe, 4 na 5 na fragrantice. Ja nie wiem, ja nigdy z fragrantiką się jakby nie zawsze zgadzam, ale i słuchajcie, przepiękne, kobiece, pełne przepychu, pełne takiego woalu pudrowego. No i ta buteleczka przyjemnie się trzyma na toalecie i w ręce, także Wam gorąco polecam. Dynamiczne, słodkie, ale wykwintne, pełne właśnie takiego luksusu perfumy dla każdej z nas. Z zapachem, bez którego ja żyć nie mogę i na takie wieczory sobie tutaj psikam, to jest zapach Yellow Diamond, przepiękny korek, barokowy, piękne wydanie Versace z 2011 z tutaj cytrynką Amalfi, z gruszką, bergamotką, tu nutą neroli, przepiękną, bogatą mimozą, frezją, lilią wodną i tajemniczym takim afrykańskim kwiatem pomarańczy. I jest tu też taki trochę bardziej drzewny akord i oczywiście piżmo. Słuchajcie, one są pełne przepychu, tak jak buteleczka, taki zapach za tym stoi. Jest to niezwykłe odzwierciedlenie właśnie bardzo solarnego, słonecznego, przepięknego, pełnego życia, przepychu, bogactwa tutaj, bym powiedziała, botanicznego zapachu. Zapach, który nie przejdziemy obojętnie, jest to zapach naprawdę wybijający się. Ta mimoza jest niesamowita, właśnie taki mimozowy ogród. I tak jak mówię, to są perfumy, które są bardzo ciepłe. Bardzo ciepłe, bym powiedziała, właśnie takie solarne, słoneczne, pełne życia, uniesień, konkretne też, bo one nie są lekkie, słuchajcie, jak Bright Crystal. Nie są wcale romantyczne, to są dla kobiety, która wie, czego chce,
która idzie, nie wiem, na randkę, na jakiś wieczór, chce poczuć się zauważona i właśnie takie te perfumy są. Ja je uwielbiam, słuchajcie, naprawdę są warte grzechu. Ja coraz bardziej znowu powracam do zapachu Versace. Myślę, że zrobię taką projekcję, taki właśnie film o Versace, który mam, bo uważam, że niektóre to są super perełki. No i te buteleczki zawsze mnie przyciągały. Ten zapach, słuchajcie, ja mam specjalny odcinek o nim. Widzę, że nie specjalnie sięgacie do tego odcinka. Ja przedstawiam też takie zapachy właśnie butikowe, trudniej dostępne, słuchajcie. Ja wiem, że nie wszyscy są zwolennikami Chanel, ale uważam, że ta edycja takich specjalnych zapachów, a specjalnym zapachem tu dla mnie właśnie jest ta Venice, Paris Venice. Ta jej odzwierciedlenie, jej jakby ścieżki życia, kariery, jej uniesień i jej smutków. Właśnie ta gra cienia i radości, i cienia i światła jest zawarta tutaj w Paris Venice. On, to jest zapach z 2018, bardzo pudrowy, z lemonką, pomarańczą, takim różowym pieprzem, czyli podobnie jak w poprzednich perfumach. Jest też przepiękny irys neroli, bubtonka, róża geranium i biały tutaj białe piżmo. Słuchajcie, ten zapach jest bardzo niesamowity. No ja wiem, że ta buteleczka może nie przyciąga, ale jak powąchacie, naprawdę odpłyniecie. To jest zapach bardzo pudrowy. Pierwsza nuta jest bardzo świeża, a właśnie taka cytrusowa, bardzo niepozorna, a później on jakby staje się bardziej wybujały, bardziej pudrowy. Bardzo charyzmatyczny, bardzo kobiecy i bardzo bym powiedziała taki sophisticated, czyli wyrafinowany. To nie jest zapach, którego nie zauważycie, ale to jest taki zapach, który towarzyszy Wam w takim ważnym momentom życiowym. Dodaje takiej siły niesamowitej, właśnie takiego wigoru i takiej dynamiczności i tej klarowności umysłu. Przepiękna, przepiękna edycja. Kto jeszcze się nie zaznajomił, ja zrobiłam dwie odsłony, Paris Venice i jeszcze jest drugi, teraz mi uciekł z głowy, ale to był Paris Riviera, tak. Ten na pewno jest moim ulubionym, ja go sobie zawsze psikam tutaj na nadgarstki, sobie lajeruję, a z innym świeżym zapachem, kiedy jest za gorąco, bo to jest, ja i powiedziałam, że to jest zapach, no właśnie kiedy jest bardzo gorąco, dlatego słuchajcie, polecam na takie wieczorowe wyjście, ale naprawdę powąchajcie, bo to jest niezwykła perełeczka. Tym zapachem bardzo, bardzo starym, ja go sobie wygrzebałam, słuchajcie, to jest Gucci, wiecie, że ja też lubię Gucci obok Versace. 2010 z peonią, z cytrusami, tu z mandarynką, osmantusem i drzewem sandałowym oraz też różowym pieprzem. Bardzo taki różany ogród, bym powiedziała, wzmocniony właśnie tą peonią i cytrusowymi, takimi bardzo świeżymi nutami. Przepiękna, słodka, romantyczna, kobieca, upajająca, ciepła edycja, która może być używana na co dzień, daje taką niesamowitą słodkość i właśnie aurę, kiedy wchodzicie, od razu jest ten woal, jesteście zauważone. Ja bardzo lubię na takie przejściowe dni, słuchajcie, kiedy nie jest ani za bardzo gorąco, ani tutaj, słuchajcie, zimno. Przepiękna, przepiękna, słodka odsłona. Ja uważam, że w ogóle Gucci ma bardzo ciekawe i umie odzwierciedlić taką mega kobiecość w perfumach, tak samo jak w Premier, tak samo tutaj w wersji Flora. Są to bardzo ciekawe zapachy i słuchajcie, takie właśnie pełne splendoru, charyzmy i takie bym powiedziała właśnie dreamy, czyli takie dają taką romantyczną i taką siłę do tutaj śnienia o najlepszym życiu dla siebie i tak czujemy bardzo pewne siebie. Powiedzcie mi koniecznie, czy macie tą edycję, czy próbowaliście, czy w ogóle lubicie te zestawy z Flory, bo ja wiem, że tam wyszło dużo, dużo innych później, Tuberose, chyba Rose i jeszcze parę innych, ja już zapomniałam, ale ta nadal jest tutaj w moich zbiorach i bardzo lubię do niej wracać. No i przyszedł właśnie taki czas teraz, kiedy ja znowu do niej sięgnęłam i ten zapach należy do właśnie moich ulubieńców miesiąca. Jestem bardzo ciekawa, jakie perfumy Wy
tutaj wybrałyście właśnie na okres letni czy lipca, które Wam towarzyszyły codziennie albo no chętnie po nie sięgałyście. Zostawcie w komentarzach, może niektórych nie znam i poznam coś innego. Bardzo chętnie czytam te komentarze, oczywiście nie zapomnijcie tutaj wszystkich tych nieśmiałych subskrybentów albo tych, co nie są jeszcze subskrybentami. Zachęcam do komentarza i oczywiście do subskrypcji, do lajkowania. Dziękuję serdecznie, że jesteście i rozwijacie ze mną ten kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Życząc Wam miłego dnia. Pa, pa.